Dzień dobry widzowie, we wtorek, godzina 7.30, kawka się robi, od której jestem uzależniony, póki co. Dziękuję za dużo komentarzy pod poprzednim filmem, który wywołał mini burzę na naszym kanale. I dobrze, odeszło około 15 osób i dobrze, widocznie nie wytrzymały tego, o czym mówiłem. Nie są gotowe jeszcze słuchać takich treści na tym kanale, a na tym kanale nie będzie słodziutko. Słodziutko to można sobie gdzieś tam iść i oglądać słodko pierdzące kanaliki różne, nie? Przepłacone, zapłacone i mówione pod publikę. Tu będzie jak jest. I nie jest to kanał Zero, który dostaje pieniądze ze wszystkich opcji politycznych. Powiem, czy na mnie tu omata jakaś, omota. 11 stopni. Bicze wodne za chwilę. Także witamy w nowym dniu. Dzisiaj będzie robota przy domku. Ta tak krytykowana przez niektórych, ale przez większość doceniona i zauważona. Jeszcze jestem zdrowy. Nie zachorowałem, nie zaraziłem się od ryby. Na razie przynajmniej. Chociaż wirusik z tydzień się lęgnie, nie? No dobra. Widzimy się za chwilę. No dobrze, moi widzowie, lecimy kółeczko, piąteczkę, świeżo rano, po 8:00, trzeba wykonać aktywność fizyczną, walka z otyłością brzuszną jest wprowadzona, pogoda jeszcze piękna, dzisiaj już ma być takie pogorszenie pogody, przynajmniej w prognozach, no trochę zamglone niebo. Ale jeszcze może słoneczko wyglądnie. No troszeczkę tam jest. Wrócę, zrobię bicze wodne, których nie lubicie. I przygotuję sobie materiały na jutrzejszą pracę, zlecenie. A później zrobię coś przy domu. A jednak słoneczko nas przywitało dzisiaj, wtorkowy dzień. 23 dzisiaj września jest. Odnosząc się jeszcze do wczorajszego filmu, przez który kanał się oczyścił z osób, które nie są w stanie strawić takiej prawdy. I dobrze, że odeszły. Jeszcze odniosę się do niektórych komentarzy, bo komentarze niektóre tak trochę zarzucają mi, że znaczy oceniają mnie po tym, co widzą teraz na przestrzeni ostatnich tam 2 lat, w jakim jestem miejscu i co robię, mogą odnieść, odnoszą mega mylne postrzeżenia i wyciągają złe wnioski co do mojej osoby, bo mnie zwyczajnie nie znają. Nie wiem, czy zrobię to w formie filmów dodatkowych. Pokażę, co tam robiłem przed erą domku na trudne czasy. Czy będę wstawiał wyciągnięte z czeluści telefonu, pamięci telefonu, jakieś krótkie urywki z, na przykład z moich podróży, bo wiadomo, że dużą część wykasowałem, potraciło się z różnych wydarzeń sportowych i tak dalej, nie?
Więc to, co gdzieś tam jeszcze w telefonie mi zostało, to wam pokażę, bo nie kolekcjonuję jakby tutaj zdjęć ani filmów, bo życie idzie do przodu. To, co przeżyłem, to ja mam w głowie, a wy widzowie, ci, którzy piszą, że teraz jest w jakiś określony sposób u mnie, no to musicie zobaczyć, co robiłem przed erą domku na trudne czasy, tak? Siomuchy! Także tak to wygląda. Póki co aktywność poranna. Mam nadzieję, że będę mógł to robić regularnie o poranku, czy prawie każdego poranku, nie? Bo różnie bywa z czasem. No, ale cieszę się, bo również z tych komentarzy, które się pojawiły, w pełni mnie rozumiejących ludzi. W pełni mnie rozumiejących lub trochę rozumiejących. Co chciałem przekazać w tym poprzednim filmie. Ci, co nie oglądali, to cofnijcie się. Tylko będziecie mieli dyskomfort w oglądaniu. I w słuchaniu przede wszystkim. Ale tak jak mówiłem, kanał Domek na Trudne Czasy zmienia się. Zmienia się sytuacja. Nasza, moja, życiowa również. Więc budowa przemija. Więc content tak zwany, budowlany, nie będzie miał za bardzo co oglądać. Chociaż zawsze jakieś elementy z prac będę nagrywał. Ale też będę nagrywał nowe treści. Dokąd nas to zaprowadzi, nie wiem. Zobaczymy, nie? Póki co wyłączę się i pomaszeruję sobie w ciszy, korzystając z dobrej energii lasu. Do zobaczenia. Za chwilę. Dzień dobry, słoneczko. Ale tutaj lecą te żołędzie. Zobaczcie dąb, jaki duży. Bombardowanie normalnie. Za chwilę. O. Żołędzie lecą. I człowiek myśli, że coś tam idzie, jedzie, nie? Jeszcze chwilę o tym, no, o wspieraniu kanału. Oczywiście miło jest, jak się dostaje wirtualną kawę. Link staram się zawsze umieszczać w opisie każdego filmu do platformy kawowej i do platformy normalnej PayPala. Normalnej. Także jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć kanał, to poproszę. Będzie miło. Ja widzę te wsparcia wszystkie. Staram się odpisywać na nie, bo mam maile podane po prostu w tych wsparciach. Jest adres mailowy. Także jeszcze raz dziękuję i jeżeli macie ochotę wesprzeć kanał, to poproszę oczywiście. Subskrypcja i łapka w górę to taki standard, nie? Algorytmowy. A oprócz tego YouTube zaczyna wprowadzać sztuczną inteligencję, chyba czytałem dzisiaj. Na razie tylko do shortów. Nie wiem od kiedy dokładnie. Jakaś tam się zakładka objawi. Więc treści mogą być już sztucznie generowane. Nie wiem, czy się zdecyduję na to. Myślę, że nie powinien. Chociaż nie mów nigdy, nigdy. Zobaczymy. No, już jestem blisko wioski. Mega. Tak o poranku się przejść. Lesie to inna energia. Dzień dobry. Już z samochodu. Po wszystkich swoich porannych czynnościach przygotowałem się do pracy. Jadę teraz do szkoły po syna i na trening zawożę, także do wieczoru jestem już zajęty, ale jeszcze wam nagram coś. Co? Ściągam wszystkie pliki z chmury z iClouda.
pliki filmowe i zdjęcia z wyprawy na Nordkap w 2019 roku w maju byłem. Właśnie wypływam z portu w Gdyni, tam jest Gdynia, tam. I wypływamy zaraz w morze, jeszcze tu Gdynia, Gdynia, Gdynia i za chwilę wyjdziemy. Lotna wyprawa samochodowa, swoim samochodem, busem. No, będzie ten film w dwóch częściach, jak będziecie ciekawi, co przeżywałem, jakie widoczki widziałem, to sobie pooglądacie. Będę pierwszy wyjeżdżał, mam nadzieję, albo ostatni. Także trzeba wziąć ze sobą jedzenie, plecak i na pokład. A film dedykuję tym ludziom, którzy w komentarzach się to wyrazili, również tym, którzy tego nie wyrazili, a myślą sobie w jakiś sposób taki schematyczny, że Jacek, czyli ja, Domek na trudne czasy, to przed Domkiem nie istniał i nic nie robił i tylko bidował i żebrał. Także grubo się mylicie, bo dobrze, będę skromniejszy tym razem. Także popatrzcie sobie na film. Będzie długi, bardziej ciekawy dla tych, którzy podróżują. Takich vanliferów bardziej, nie? Chociaż tam mało elementów takiej bardziej widoczki i tak dalej, i to, co tam mówię. No to tyle, także czekajcie na ten film, zrobię go, jest dużo materiału, ściąga się powoli, bo to przez telefon, do telefonu, wiecie, to jest trochę technikali takich, żeby to się ściągnęło i żeby to było w jakimś tam obrobione w jakiś sposób, tak, rozsądny. No, także dzisiaj jest wtorek, echa po wczorajszego filmu nie milkną. Dużo ludzi, dużo, jak na mój kanał, dużo ludzi odsubskrybowało się, tych ludzi, którzy nie są w stanie zmierzyć się z prawdą po prostu, wymyślają różne powody, żeby siebie usprawiedliwić, obciążają mnie czymś, wybielają się, takie tam, nie? A przekaz jest jasny, jest bardzo jasny, także oglądajcie sobie ten film z poniedziałku, z 22 września. Hello, do następnego. Konkretnie były to choroby. A wiedzę swoją czerpię na temat żywienia na przykład od Bartosza Czekały, który analizuje wiele badań dotyczących odżywiania no, ketogenicznego, karniwora i tak dalej. Także to nie jest tak, że ja sobie gadam bzdury po coś. Bo znajdźcie chociaż 10 minut, 15 i oglądnijcie nie gołą dupę, tylko to, co ten człowiek ma do przekazania. I dopiero piszcie komentarze, jasne?